Witajcie w kolejnym odcinku. To pierwszy raz, kiedy wydaje mi się, że to, co mam do powiedzenia, jest mało ważne, bo u naszych sąsiadów dzieją się rzeczy przerażające. Zapraszam na film. W tej chwili, w której to nagrywam, tacy ludzie jak ja lub ty, nie tak daleko stąd, umierają. Dlatego, że ktoś stwierdził, że nie mają prawa do własnego kraju i nie mają prawa do stanowienia o sobie. I jeśli się z tym nie zgadzają, to on ich pozabija. I tak właśnie się dzieje. Ukraina została osamotniona w tej walce, opuszczona. Widziałem, jak rosyjski pojazd opancerzony miażdży i taranuje osobówkę, celowo oczywiście, na wielkiej, pustej drodze. Skręca i miażdży osobówkę, w której siedzi zwykły człowiek. Wojnę uważamy sobie jako walkę żołnierza z żołnierzem, a to był zwyczajny mord, to była zbrodnia wojenna. Widziałem też ewakuację oddziału patologii noworodka, gdzie dzieci w krytycznym stanie, niemowlęta, są ewakuowane do jakiegoś bunkra, do tragicznych warunków, bo miasto jest bombardowane. Zło obudziło się na wschodzie i nie wiemy, co dalej się wydarzy. Strach pomyśleć, co czują ludzie, którzy mają tam rodziny. W naszym kraju jest bardzo dużo Ukraińców, naszych kolegów, którzy współpracują z nami, pracują z nami. Oni dziś obawiają się o życie swoich bliskich. Zostawili tam często rodziny, a tu pracują, wysyłali im pieniądze. Dziś nawet nie mogą tam po nich pojechać, bo już stamtąd nie wrócą. Strach pomyśleć, co będzie dalej. Pamiętajcie, jesteśmy z wami. Dziś dalej będziemy kontynuować choroby środowiskowe ryb. Dziś pomówimy o chorobie zasadowej. Zapraszam na odcinek. Choroba zasadowa spowodowana jest przez wzrost odczynu wody, czyli przez wzrost pH. Dla ryb, które żyją sobie w wodach miękkich i kwaśnych, problem zaczyna się nawet już przy pH 7,2. Aczkolwiek dość dobrze już to widać przy pH 8. Dla ryb, które żyją w wodach zasadowych, problem zaczyna się przy pH 10. Ja wiem, to jest dość wysoko i rzadko można osiągnąć takie pH, ale są takie warunki, które mogą doprowadzić do wzrostu pH aż do takiej wartości. Oczywiście najgroźniejszy jest nagły wzrost pH wody, na przykład o stopień. Na przykład z 6,8 na 7,8. To już jest szok dla ryb. Wszystkie nagłe zmiany wartości związanych z chemią wody są zawsze szokiem dla ryb. Trochę lepiej to znoszą, gdy te wartości są podnoszone stopniowo, ale to nie znaczy, że ryba, która jest przez ewolucję przystosowana do wody kwaśnej, będzie sobie fajnie żyła w wodzie mocno zasadowej. To jest raczej niemożliwe. Będzie cierpiała, nie będzie na pewno w dobrej kondycji. To nie jest tak, że za chwilę te ryby wszystkie pozdychają, bo mamy zamiast 6,5 pH mamy 7, na przykład 2, czy nawet 7,5, gdy stopniowo nam te pH rosło. Te ryby będą żyły, aczkolwiek zaczynają podupadać na zdrowiu. Ale o tym za chwilę. To jest jak ze słynnym efektem gotowania żaby. Jeśli będziemy stopniowo podnosić temperaturę, żaba się nie zorientuje i się ugotuje. A gdy zrobimy to nagle, no to żaba może wyskoczyć. Nie? Tutaj z rybami jest podobnie. Można stopniowo pogarszać im warunki i nam i rybie wydaje się, że jest wszystko jeszcze ok, ale powoli ryba zaczyna podupadać na zdrowiu. A przy nagłych zmianach gwałtownych i bardzo dużych odczynu wody może dochodzić nawet do śmierci ryb. Tak obrazowo opowiadając, można to zobaczyć w ten sposób, że jeśli mamy ryby, które lubią wodę kwaśną i stopniowo rosło nam pH w wodzie, na przykład do 7,5, no, z 6,5, ale było to w dłuższym odcinku czasu, to te ryby będą jeszcze w miarę zachowywały się
normalnie, aczkolwiek już zaczyna być widać pewne symptomy, jeśli to potrwa dłużej. Ale gdybyśmy nagle przynieśli ten sam gatunek ryby, który żył sobie w warunkach takich, jakie powinien, czyli w wodzie kwaśnej, i wrzucili je do takiej wody o pH zasadowym, no to efekt natychmiast będzie piorunujący. Już będzie można zobaczyć szok u ryb i zaczynające się poważne problemy. A jakie ryby to najbardziej odczuwają? A nie chodzi mi tutaj o gatunki ryb. No przede wszystkim najbardziej takie zmiany odczuwają ryby już wiekowe, starsze. Takie, które już długo macie, a które już mają nieco osłabiony system odpornościowy. To takie ryby pierwsze odczuwają takie zmiany i najsilniej odczuwają takie zmiany. Również narybek odczuwa mocniej takie zmiany. Jakie są okoliczności sprzyjające rozwojowi tej choroby? Oczywiście pominę tu takie fakty jak wlewanie wody kranowej na przykład o wysokim pH i trzymaniu w niej ryb, które pochodzą ze środowiska z wodą kwaśną. Co innego może powodować tą chorobę? Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na elementy wystroju akwarium. Od podłoża, na przykład piasków, żwirków, tak zwana wisełka zawierająca fragmenty muszli, która podnosi pH wody. Skały wapienne, które znacznie potrafią podnosić pH wody. Wszelkiego rodzaju muszle. Elementy jakichś koralowców, które są wkładane, jak już wspominałem o tym wcześniej, do zbiorników. Takie rzeczy mogą podnosić pH wody. Do tego jeszcze możemy dołożyć kiepskiej jakości ceramikę. I bo i takie przypadki się zdarzały, że kiepskiej jakości ceramika potrafi również uwalniać pewne rzeczy do wody, powodując wzrost pH. Następnym takim elementem, który może to powodować, jest na przykład bardzo bogata obsada roślin w waszym zbiorniku plus mocne oświetlenie, a brak dwutlenku węgla, niski poziom dwutlenku węgla. Dużo roślin, mocne światło, fotosynteza przebiegająca na fajnym, wysokim poziomie, tak? Zużywa do tego dwutlenek węgla i zaczyna go brakować. A jak brakuje dwutlenku węgla, to wiadomo, że pH wody zaczyna rosnąć. Wielu z was na pewno spyta, czy jeśli ja podaję preparat Carbo do akwarium, bo mam mocne oświetlenie, dużo roślin, czy to się może wydarzyć. Preparat Carbo, potocznie zwany dwutlenkiem węgla w płynie, tak naprawdę z dwutlenkiem węgla nie ma nic wspólnego. Jest to aldehyd glutarowy, więc jak sami wiecie, a zrobię jakiś o tym odcinek, nie ma to nic wspólnego z dwutlenkiem węgla w wodzie. I przy podawaniu tego preparatu poziom pH może rosnąć. Dwutlenek węgla by to zatrzymał, ale preparat Carbo tego nie zrobi. A jakie są objawy? Po czym poznać tą chorobę ryb? Tutaj objawy są podobne do choroby kwasowej, o której mówiłem w poprzednim odcinku o chorobach środowiskowych ryb. Odsyłam was do tego odcinka, oglądnijcie sobie. Czyli pływanie powierzchnią wody, dość szybki ruch pokryw skrzelowych, do tego dochodzą skurcze mięśni, apatia, brak apetytu i pokrywanie się ryb w niektórych przypadkach przy bardziej zaawansowanej chorobie śluzem. To wydzielanie śluzu jest ofite, to widać na rybie, ten śluz on jest taki mętnawy w tym momencie. Bardzo często można zaobserwować również postrzępienie płetwy ogonowej, taką jakby jej martwicę, aż od nasady tej płetwy. Często też widać zmętnienie oka i nastroszenie łusek na ciele ryby. W odróżnieniu do choroby kwasowej, gdzie przy śmierci ryb te ryby nadal miały piękne wybarwienie, tutaj przy chorobie zasadowej ryby tracą barwy, gdy już zaczynają umierać. A co zrobić, jeśli podejrzewamy, że nasze ryby mają tą chorobę? Stwierdziliśmy, że no tak może być.
Przede wszystkim trzeba wyeliminować z akwarium wszystko to, co może ją powodować, czyli wszystko to, co może podnosić nam pH wody, czyli te skały wapienne, muszle ewentualnie, jakieś tego typu rzeczy, o których już wcześniej wspominałem. Tutaj problem może być jedynie z wyciągnięciem podłoża. Jeśli się okaże, że mamy takie podłoże, które podnosi pH, no to pracy czeka Was troszeczkę więcej. Wymiana podłoża już nie jest taka prosta, aczkolwiek da się zrobić, bo wszystko da się zrobić, no to tutaj Wam współczuję, jeśli dojdzie do tego, że będziecie musieli te podłoże wymienić. Jaki jest następny krok, gdy już udało nam się namierzyć i wyeliminować rzeczy, które nam te pH podnoszą w akwarium? No przede wszystkim musimy obniżyć pH wody, która tam w tym akwarium została, bo ona nadal ma te pH przecież zasadowe. I tutaj możemy to zrobić przez podmiany wody, na przykład na RO lub jakąś DEMI, czy w inny sposób zakwaszaną. Pamiętajcie, że 0,2 na dobę pH można zbić, nie więcej, żeby ryby nie doznały szoku. Ryby będą osłabione, więc tutaj nie możecie im zafundować następnego ciosu poprzez nagłą zmianę parametrów wody, mówię tu o pH oczywiście. Mimo to, że dążymy do tego prawidłowych parametrów i wydawałoby się, że jeśli nagle zrobimy im super warunki, takie jak powinny być, to będzie ok. No nie do końca. Wszystkie zmiany muszą następować niezbyt gwałtownie, czyli stopniowo. Nie możecie nagle zmienić parametrów wody. Ryby tego nienawidzą. I bardzo źle się to odbija na ich zdrowiu. Pamiętajcie, że te ryby są osłabione przez warunki, w których żyły. Więc ich odporność jest tutaj naprawdę już bardzo, bardzo skromna. Możecie je po prostu taką zmianą zwyczajnie dobić. Więc nie róbcie tego. Róbcie stopniowe podmiany wody, obniżając stopniowo pH. I tutaj jest pewien paradoks, bo obniżamy pH wody przez podmiany na przykład, ale z drugiej strony te ryby mogą mieć już uszkodzone, popalone skrzela przez warunki, w których do tej pory żyły, gdy woda była silnie zasadowa, powiedzmy sobie już tam grubo ponad 8, koło 9, a nawet 10. Tutaj trzeba będzie pomóc tym rybom przez napowietrzanie wody. Ale napowietrzanie wody nie będzie aż tak intensywne, żeby zapobiec stopniowemu obniżaniu pH wody. Róbcie to z głową i używajcie testów. Tak, aby tę wodę jednak zakwaszać, mimo to napowietrzając ją. W środowisku o pH 9, w sytuacji, gdy pokazuje się amoniak, a do pokazywania się tego amoniaku są bardzo sprzyjające warunki, bo jak już wspominałem, jony amonowe łączą się, tworząc toksyczny amoniak w pH 7 lub wyższy. Mamy tu pH 9, więc dla ryb są to bardzo katorżnicze, bym powiedział, warunki. Może dojść przez to wysokie pH i amoniak w wodzie, może dojść nawet do martwicy skrzeli. I tutaj w tak ekstremalnych przypadkach może dojść do takiej sytuacji, że już nie będziecie w stanie pomóc rybie. Martwica skrzeli jest na tyle zaawansowana, że ryba już nie jest w stanie dostarczać do swojego organizmu odpowiedniej ilości tlenu. I w tym przypadku leczenie jest bezskuteczne. A co w przypadku, kiedy mamy te mocne oświetlenie i dużą ilość roślin, więc nam tutaj jak gdyby te pH rośnie, no masz tutaj jakby dwie drogi. Albo wprowadzić dwutlenek węgla w postaci gazowej, żadnych płynów karbo, bo one po prostu są zupełnie innym związkiem. Możesz zbudować sobie bimbrownię, zakupić jakikolwiek system podawania dwutlenku węgla i w tym momencie będziesz miał ten problem z głowy lub niestety ograniczyć moc tego oświetlenia. Osłabić moc tego oświetlenia. Jeśli masz możliwość regulacji mocy oświetlenia, spróbuj zmniejszyć tą moc oświetlenia. Ale miej tutaj na uwadze, że jeśli masz wymagające rośliny, więc to odbije się na ich kondycji. Jeśli ktoś by chciał mnie zaprosić na kawę, na wirtualną kawę, jest taka możliwość. Wystarczy kliknąć w link w opisie tego
filmu. Dziękuję wszystkim osobom, które mnie na tą kawę zaprosiły. Dziękuję również wszystkim wspierającym za to, że jesteście i za to, że pomagacie mi w prowadzeniu tego kanału. To dzięki Wam ten kanał nadal może się rozwijać, a moja praca jest dużo prostsza. Jeśli ktoś by chciał wspierać ten kanał, jest taka bardzo prosta możliwość. Wystarczy kliknąć w ikonę wesprzyj tuż obok ikony subskrypcji albo nazwy kanału, tam dalej system Was poprowadzi. Wspieranie oczywiście jest dobrowolne i można się z niego wycofać w każdej chwili, bez podawania jakichkolwiek przyczyn. Nie jesteście też związani żadnymi umowami. A wszystkich zapraszam na mojego Facebooka, gdzie zawsze dowiecie się troszeczkę więcej i przede wszystkim poznacie temat filmu, zanim ten pojawi się na YouTubie. Zapraszam.